Flota Świnoujście wygrała rozgrywki Kipsta 4 ligi ZZPN i zapewniła sobie awans do 3 ligi. To był bardzo wyrównany sezon, ponieważ druga w tabeli Kluczewia zebrała tyle samo punktów, ale zadecydował ostatecznie bilans bezpośrednich spotkań. Czas na podsumowanie ostatniej kolejki sezonu 2022-2023. Łukasz Czerwiński, zaczynamy. Po raz ostatni w tym sezonie witamy się ze studia telewizji Uniwersytetu Szczecińskiego, a dziś moim gościem jest trener zwycięskiej drużyny Floty Świnoujście Marcin Adamski. Witam serdecznie, panie trenerze. Witam serdecznie, witam państwa. Na początek gratulacje, udało się, w końcu wywalczyliście ten upragniony awans do trzeciej ligi. Tak jak powiedziałeś, upragniony, staraliśmy się bardzo o ten awans już w zeszłym roku. Nie wyszło, minimalnie gdzieś tam przegraliśmy. W tym roku udało się osiągnąć ten nasz zamierzony cel i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. No właśnie, ale przez chwilę była chyba obawa, że ta historia z ubiegłego roku może się powtórzyć, bo Gawia Choszno w ostatnim meczu postawiła wam naprawdę trudne warunki. Tak, ale tego naszego awansu nie można rozpatrywać przez pryzmat ostatniego meczu. Wszyscy doskonale wiedzą, że już byliśmy dosyć mocno pokiereszowani personalnie, więc obawialiśmy się tego ostatniego meczu. Nikt tutaj nie myślał, że to będzie spacerek. Wiedzieliśmy, że ten mecz trzeba wygrać, a tak jak mówię, dosyć mocno osłabieni przyjechaliśmy. Różne okoliczności spowodowały, że kilku chłopaków zabrakło. Natomiast uważam, że jest to awans w pełni zasłużony. My staraliśmy się, tak jak wcześniej wspomniałem, od 2 lat. Przez 2 lata na boiskach 4 ligi z 72 meczów rozegranych 61 wygraliśmy. 5 razy przegraliśmy, 6 remisów. To jest bilans niewiarygodny. W zeszłym roku zabrakło tych 2 punktów, no ale wyciągnęliśmy wnioski, nie poddaliśmy się i postanowiliśmy jeszcze w tym roku znowu ponownie zawalczyć. No i mówię, to nie jest przypadek, że my awansowaliśmy. Z 6 meczów rozegranych też między tymi drużynami z top 4, czy tak nazwę, 4 mecze wygraliśmy. U siebie dosyć wyraźnie z każdą z drużyn. Najbardziej wyrównany mecz z Bałtykiem Koszalin, ale z Kluczewią 5-2, z Gwardią 3-0. Do tego zwycięstwo na wyjeździe w Koszalinie z Gwardią. Uważam, że zdecydowanie zasłużony awans. My na to zapracowaliśmy, do końca w to wierzyliśmy i udało się to osiągnąć. Oczywiście tutaj nie można w żaden sposób podważać postawy Floty Świnoujście w lidze, bo tak jak trener mówi, przez ostatnie 2 lata zdecydowanie byliście czołowym zespołem, który no, bezkonkurencyjnie praktycznie szedł przez ligę. Jednak właśnie jeszcze wracając do tego, co wydarzyło się w ostatniej kolejce, to tak naprawdę od końca pierwszej połowy no, przez chwilę nie było was w tej trzeciej lidze, to jednak Kluczewia miała ten awans, Gawia jeszcze w drugiej połowie powiększyła tą przewagę. Czy pojawiło się w głowie trenera to chwilowe zwątpienie, że kurczę, to znowu się dzieje, znowu zabraknie nam tego punktu czy 2? Znaczy powiem szczerze, że dopóki jest piłka w grze, nie wiem, tak skonstruowany mam organizm, że zawsze walczę i zawsze wierzę w końcowy sukces i tym razem było tak samo dokładnie. Nie wiem, co w głowie każdy z zawodników miał. Pewnie było jakieś zwątpienie, to jest normalne, ale walczyliśmy do końca. Świadczą o tym zmiany jeszcze dokonywane gdzieś tam pod koniec meczu, które bardzo dużo dobrego wniosły. Wszedł Łukasz Bożko, wszedł Damian Staniszewski po ciężkiej kontuzji, że on w ogóle zdołał jeszcze wrócić w tym sezonie. To jest naprawdę tylko efekt jego profesjonalizmu i takiego bardzo fajnego podejścia do tego. Chciał wrócić i wrócił. I jeszcze właśnie ta jego obecność pomogła w tych ostatnich minutach. Przesunięcie Michała Stasiaka, który potrafi strzelać bramki. Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie potrafi go upilnować. I to wszystko zadecydowało o tym. Michał też jest takim zawodnikiem jeszcze starszego pokolenia. On do końca wierzy. On do końca wierzy i ci starsi zawodnicy to mają. Oni się nie poddają. I to no, nikt nie mógł wymyśleć lepszego zakończenia tej 4 ligi. Może dla nas zbyt nerwowe to było, tak? Ale uważam, że powinniśmy jakoś tak wcześniej ten awans sobie zapewnić. Gdzieś tam pod koniec sezonu potraciliśmy troszeczkę punktów, o przyczynach już mówiłem.
Natomiast ten właśnie taki scenariusz, którego nikt by nie wymyślił, powoduje, że ten awans jeszcze bardziej smakuje. No, gdybyśmy wygrali gładko 5-0, no to by powiedzieli, a pojechali do śmiesznej Gawi, wygrali 5-0, tak. A tak to przynajmniej całe Świnoujście będzie tym żyło przez 10 lat. Wszyscy o tym mówią, ja dostałem niezliczoną liczbę wiadomości. Mówię, skrzynka, do dziś jeszcze nie odpisałem na wszystkie. Człowiek, tutaj z tego miejsca chciałem wszystkim bardzo podziękować. Wszystkim osobom, które złożyły gratulacje, które trzymały za nas kciuki. I także całemu naszemu klubowi, bo wszyscy na ten awans zasłużyli, pracowaliśmy bardzo ciężko i cieszę się, że wszyscy zostaliśmy nagrodzeni. Od zarządu, poprzez pracowników klubu, kibiców na kadrze meczowej, kończąc. Tak naprawdę wszyscy staraliśmy się o to bardzo mocno i udało się to, ten cel osiągnąć. Tym bardziej smakuje, że taka właśnie końcówka była. Jasne. No tak jak trener mówi, można było ten awans wywalczyć wcześniej, kosztowało was to pewnie dużo nerwów, no ale właśnie z perspektywy takiego widza to były super emocje. Sam śledziłem co chwilę to, co się dzieje, ze zdumieniem patrząc na przebieg tego meczu, ale właśnie trener mówi o zmianach. Tu faktycznie imponujący powrót Damiana Staniszewskiego chociażby po tej kontuzji, ale właśnie co trener może zrobić w takiej sytuacji, kiedy na 5-6 minut przed końcem meczu przegrywa ważny mecz dwoma bramkami? Czy to są tylko właśnie jakieś zmiany, ruchy z ławki? Czy coś można jeszcze tam podpowiedzieć, skorygować? No, prawda jest taka, że tylko można jakieś zmiany dokonać, a to co w głowach zawodników na boisku, no to oni tak naprawdę już nie słyszą chyba tego, co się dzieje na ławce. Ale na szczęście mamy takich zawodników, którzy wierzą do końca. Wydaje mi się też, że zdawali sobie sprawę, że tak długo na to pracowaliśmy, no że trochę niefajnie byłoby to roztrwonić w trakcie ostatniego meczu. No i oni chyba też sobie z tego zdawali sprawę. Zdawaliśmy sobie wszyscy z tego sprawę. No i fajnie, że piłkarze też nie pękli. Do końca walczyli, za to należy im się ogromny szacunek, bo w takiej sytuacji, gdzie jest naprawdę przystawiony nóż przy gardle, no to nie jeden rywal już by padł na deski i by się nie podniósł. Mieliśmy przykłady meczów. To jest tylko piłka nożna. Dlatego wszyscy też mówię, to jest bardzo nieprzewidywalny sport i dlatego też tak wszyscy sponsorzy gardną się do piłki, bo piłka jest piękna, bo jest nieprzewidywalna. I pokazały też przykłady takich meczów, jak takich drużyn jak Borussia Dortmund, która gdzieś tam straciła mistrzostwo w ostatnim spotkaniu. Hamburg, który już był w Bundeslidze, a jednak został w drugiej Bundeslidze. Proszę spojrzeć nawet na przykłady innych klubów typu Wieczysta Kraków, która ma bardzo duży budżet jak na tą ligę, a która również nie awansowała, bo to jest piłka. Nie kupi się, że tak powiem, za pieniądze sukcesu. Gdyby tak było, to by Paris Saint-Germain co roku zdobywało mistrzostwo, wygrywałby Ligę Mistrzów, tak? Arabia Saudyjska była mistrzem świata. Arabia Saudyjska byłaby mistrzem świata, no ale na szczęście tak nie jest i właśnie dlatego za to wszyscy kochamy piłkę nożną, że pisze różne scenariusze. Zobaczmy więc tą wspaniałą piłkę nożną i szalony mecz w Chocznie, a także bramki i sytuacje ze wszystkich spotkań ostatniej kolejki sezonu Kipsta czwartej ligi. Czas na skróty. To był sezon, który bez wątpienia zapamiętamy na długo, a ostatnia kolejka także przyniosła mnóstwo emocji. Najwięcej działo się w Chocznie, gdzie flota Świnoujście w samej końcówce zdobyła bramkę na wagę awansu do trzeciej ligi. W 34. kolejce padło mnóstwo pięknych goli, które zobaczycie na naszym skrócie. Gawia Chocznie zremisowała z Flotą Świnoujście, choć w samej końcówce prowadziła jeszcze dwoma bramkami. Na wieści z Chocznia długo czekała Kluczewia, która pokonała u siebie Gwardię Koszalin. Iskierka na zakończenie sezonu wysoko przegrała z Białymi, a Hutnik pożegnał się z ligą wysoką porażką z Wieżą Postomino. Wybrzeże pokonało Dąb, co przesądziło o spadku z ligi drużyny z Dębna. Chemik wygrał z Raselem, ale będzie musiał o utrzymanie walczyć w barażach. Remis z Bałtykiem dał ostatecznie spokojne utrzymanie drużynie Orła Wałcz. Przed własną publicznością wygrały też Mechanik i MKP. W Bobolicach świętują już utrzymanie, a drużyna ze Szczecinka zagra w barażach. Zaczniemy od wizyty w Szczecinie, gdzie ostatni mecz w sezonie rozegrały pewne utrzymania zespoły Iskierki i Białych Sądów. Iskierka bardzo szybko objęła prowadzenie. Długie podanie otrzymał Kacper Tokarewicz, wygrał pojedynek biegowy z obrońcą i w sytuacji sam na sam pokonał Dawida Skoczyka. Biali bardzo szybko doprowadzili do wyrównania. Sobierajskiego strzałem z pierwszej piłki pokonał Grzegorz Magnuski. Kolejny cios Biali zadali tuż przed przerwą. Krystian Wójcik zagrał do Ibaneza, ten minął Sobierajskiego i trafił do pustej bramki.
To nie było udane zakończenie sezonu dla Iskierki. Arkadiusz Sobierajski zagrał piłkę prosto pod nogi Rodrigo Alejandro Ibaneza, a Argentyńczyk po krótkim pojedynku z bramkarzem ponownie trafił do siatki. W samej końcówce biali zadali ostatni cios. Piękny strzał ze skraju pola karnego oddał Kamil Zaborowski. Przenosimy się na północ Szczecina, gdzie Hutnik rozgrywał swój pożegnalny mecz w czwartej lidze. Spotkanie znakomicie zaczęło się dla gości. Andrzej Łyszyk idealnym podaniem obsłużył Fabiana Słowińskiego, a ten w sytuacji sam na sam pokonał Furutina. W 23 minucie Kacper Furutin popełnił fatalny błąd w przyjęciu piłki. Fabian Słowiński odebrał ją bramkarzowi Hutnika i spokojnie trafił do pustej bramki. Jeszcze przed przerwą Słowiński ustrzelił hat-tricka, wykorzystując nieporozumienie Marcela Sitko i Kacpra Furutina. Napastnik wieży zaczął intensywnie odrabiać stratę do lidera klasyfikacji strzelców. Na samym początku drugiej połowy Słowiński ponownie trafił do siatki, wykorzystując podanie od Łyszyka. W tym momencie brakowało mu już tylko jednego gola do liderującego Adriana Cybuli. Piłkarze Hutnika też mieli swój moment radości. Po zagraniu Olafa Gwoździa, obrońca i bramkarz wieży zderzyli się ze sobą, a piłka swobodnie wpadła do siatki. Gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Maksymilian Kuzio znalazł podaniem Antona Holiakę, a ten w sytuacji sam na sam pokonał De Klerka. Wtedy ponownie dało sobie znać duet Łyszyk-Słowiński. Dwoma podaniami minęli defensywę Hutnika i tym razem na listę strzelców wpisał się kapitan wieży. Fabian Słowiński ostatecznie nie dogonił najlepszego strzelca, ale wieża zostaje w czwartej lidze. Hutnik w przyszłym sezonie zagra w okręgówce. Dąb Dębno na swój mecz ostatniej szansy w walce o utrzymanie wyszedł w specjalnych koszulkach. Piłkarze podziękowali ustępującemu prezesowi Tomaszowi Plucińskiemu i wręczyli mu pamiątkową koszulkę z podpisami. Mecz znakomicie zaczął się dla gości z Dębna. Adrian Krzywicki kapitalnym strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego otworzył wynik spotkania. Wybrzeże odpowiedziało po kilku minutach. Piłkę głową odegrał Hubert Smolik, a równie udaną główką popisał się Wiktor Sawicki. W Niechorzu mieliśmy remis. Nie utrzymał się on długo. Błąd defensywy Wybrzeża wykorzystał Alan Bołajewski, który precyzyjnym strzałem znów dał prowadzenie drużynie Dębu. Nadzieje w utrzymanie wciąż były zasadne. Nie trwało jednak długo, bo zaledwie kilka minut później celną główką ponownie popisał się Sawicki, wykorzystując kiepskie wyjście Jakuba Banasia. W drugiej połowie strzelali już tylko gospodarze. Po rzucie rożnym skuteczną główką tym razem popisał się Paweł Krawiec. Po ponad godzinie gry wszystko było już jasne. Nieudana pułapka offside'owa zakończyła się kolejnym trafieniem Wiktora Sawickiego, który na zakończenie sezonu skompletował hat-tricka. W końcówce padła jeszcze jedna bramka po strzale głową. Dośrodkowanie Pawła Krawca wykorzystał Jacek Magdziński. Doświadczony napastnik tym golem pożegnał się z kibicami Wybrzeża Rywalskiego Rewa. Dąb Dębno pożegnał się natomiast z Kipsta czwartą ligą. Chemik Police musiał wygrać z Raselem i liczyć na korzystne wyniki w innych meczach, żeby uniknąć gry w barażach. Zaczęło się idealnie. Dawid Szala wykorzystał błąd bramkarza i precyzyjnym lobem otworzył wynik meczu. Rasel wyrównał tuż przed przerwą. Z bliska do bramki trafił Michał Schubert. W drugiej połowie gospodarze wrócili na prowadzenie. Dawid Szala tym razem dośrodkował z rzutu wolnego, a pod bramką rywala dobrze odnalazł się Wiktor Kurzawa. Rasel tego dnia nie miał zbyt wielu argumentów i nie zdołał już pokonać Piekutowskiego. Chemik wygrał i czekał na pozostałe rozstrzygnięcia. Po finale Pucharu Polski Bałtyk w ostatnim meczu sezonu także zagrał przed własną publicznością. W tym meczu ich akcjom brakowało jednak skutecznego wykończenia. Goście bardziej potrzebowali punktów, więc próbowali strzałów z każdej odległości. W tym przypadku czujnością wykazał się Artym. Bramkarz Bałtyku dobrze spisał się też po strzale z rzutu wolnego Daniela Popiołka. Gospodarze starali się skruszyć dobrze broniącą defensywę Orła Wałcz, ale goście nie dawali się zaskoczyć. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, który dla zespołu z Wałcza oznaczał pewne utrzymanie w lidze. Mechanik Bobolice miał jasny cel – wygrać mecz i utrzymać się w lidze. Pierwszy krok do jego realizacji postawił Karol Jabłoński, popisując się skuteczną dobitką. Tego dnia piłka wyraźnie nie chciała słuchać Arkadiusza Głomba. Bramkarz Olimpu ponownie odbił ją przed siebie, a z prezentu tym razem skorzystał Kamil Schab. Olimp nie zamierzał odpuszczać. W zamieszaniu pod polem karnym mechanika najlepiej odnalazł się Adrian Rutkowski i zdobył kontaktową bramkę. Mechanik odpowiedział natychmiast. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego celną główką popisał się Kazimierz Misztal. Jeszcze przed przerwą Olimp zdobył kontaktową bramkę. Prostopadłe podanie wyprowadziło Marcina Gozdara do sytuacji sam na sam z Sochalskim. Napastnik Olimpu trafił od poprzeczki. W drugiej połowie Olimp doprowadził do wyrównania. Akcję Adriana Rutkowskiego skutecznie wykończył Sebastian Dondaj. W doliczonym czasie gry mechanik wywalczył rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Karol Saganowski. 3 punkty i czwarta liga zostają w Bobolicach.
Miejski klub piłkarski Szczecinek potrzebował zwycięstwa z Błękitnymi i utrzymania Winety Wolin, żeby zapewnić sobie miejsce w barażach. Cel zaczęli realizować na początku drugiej połowy. Pięknym strzałem prowadzenie gospodarzom zapewnił Michał Barański. Słońce przygrzewało, a Szczecinek atakował dalej. W sytuacji sam na sam Jakuba Wasztyla pokonał Wojciech Madej. Gospodarze poszli za ciosem. Dośrodkowanie z lewego skrzydła strzałem głową wykorzystał Jakub Okuszko. Błękitni zdołali zdobyć honorową bramkę i trzeba przyznać, że było to trafienie wyjątkowe urody. Precyzyjnie z dystansu przymierzył Mikołaj Gabor. Szczecinek wygrał z Błękitnymi i zagra w barażach. Na koniec to co najciekawsze, czyli walka o mistrzostwo ligi. Kluczewia musiała wygrać z Gwardią i liczyć na porażkę floty w Choszcznie. Gospodarze od razu zabrali się do realizacji zadania, ale dobrze w bramce spisał się Kaźmierczak. Kluczewia dopięła swego jeszcze w pierwszej połowie. Długie podanie za plecy obrońców dostał Piotr Surma i strzałem w kierunku dalszego słupka pokonał Oskara Kaźmierczaka. Gwardia szukała swojej szansy na wyrównanie. W tej sytuacji mocny strzał minął jednak bramkę strzeżoną przez Marka Ufnala. Gospodarze chcieli za wszelką cenę podwyższyć wynik, wiedząc zapewne, co dzieje się w Choszcznie. Prowadzony w drugiej połowie Adrian Hartlep nie dał się jednak zaskoczyć. Bramkarz Gwardii równie dobrze spisał się przy tym strzale z dystansu. Kluczewia ostatecznie pokonała Gwardię i czekała na wieści z Choszczna. Flota do awansu potrzebowała zaledwie remisu z ostatnią w tabeli Gawią Choszczno. Wszystko zaczęło się po myśli lidera rozgrywek, kiedy z rzutu karnego wynik otworzył Kamil Poźniak. Gawia nie zamierzała odpuszczać i w końcówce pierwszej połowy dała się we znaki obrońcom floty. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła pod nogi Pawła Kulesy, który wykorzystał okazję. W doliczonym czasie gry gospodarze wywalczyli jeszcze rzut karny. Paweł Kulesa z 11 metrów pewnie pokonał Łukasza Gądka i w Choszcznie zapachniało niespodzianką. W drugiej połowie zanosiło się już na sensację, kiedy po szybkiej kontrze w sytuacji sam na sam z bramkarzem prowadzenie Gawi podwyższył Marek Andrysiewicz. Flota nie zamierzała się poddawać, a sygnał do walki dał Michał Stasiak, który głową z bliskiej odległości zdobył kontaktową bramkę. Ku zaskoczeniu wszystkich, kilka minut później Gawia znów odpowiedziała. Kapitalny strzał z pierwszej piłki w samo okienko oddał Paweł Kulesa. Awans zaczął poważnie oddalać się od floty Świnoujście. Odpuszczać jednak nie zamierzał były mistrz Polski Michał Stasiak, który ponownie po strzale głową zdobył bramkę kontaktową. Flota potrzebowała jeszcze jednego trafienia. Na kłopoty Michał Stasiak. W doliczonym czasie gry obrońca floty znów znakomicie znalazł się w polu karnym i niczym rasowy snajper trafił pod poprzeczkę, kompletując hat-tricka i zapewniając swojej drużynie awans do trzeciej ligi. Zobaczyliśmy już wszystkie bramki z ostatniej kolejki Kipsta czwartej ligi ZZPN, a w ostatnim programie naszym gościem jest Marcin Adamski, trener floty Świnoujście. Panie trenerze, pan piłkarz Michał Stasiak, no trzeba przyznać, że chyba najważniejsze ogniwo w tym sezonie floty. Nie dość, że praca w defensywie, to do tego jeszcze najlepszy strzelec zespołu. No i w ostatnim meczu 3 bramki zapewniające awans do trzeciej ligi. No tak. Nic dodać, nic ująć. Człowiek tutaj we flocie niezastąpiony, niezbędny. Nasz wspaniały kapitan, świetna osobowość. Dzięki niemu też młodzi chłopcy rozwijają się. Mają się od kogo uczyć. Mhm. Ja jeszcze z Michałem razem na boiskach występowałem. To był chłopak, który zawsze był znany z tego, że gdzieś tam piłka szukała go w polu karnym, mimo że był obrońcą, to zawsze strzelał dużo bramek. I tak samo ma to miejsce na boiskach czwartej ligi. No i Michał cały czas, no, to jest naprawdę wielki szacunek dla tego chłopaka. 42 lata, ale to jest chłopak bardzo profesjonalny, dobrze się prowadzi. Ja myślę, że on jeszcze jest w stanie pograć za 2-3 lata. Mówię to poważnie, bo widzę, jak on podchodzi do tego, co robi. Wiadomo, że przy awansie być może nie będzie grał każdego meczu po 90 minut, ale jest to człowiek niezastąpiony w szatni i też będę starał się go namówić, żeby może gdzieś tam poszedł troszeczkę w stronę trenerki, ale na razie się od tego odżegnuję. Bo szkoda by było, żeby gdzieś tam kiedyś skończył grać w piłkę i odszedł z klubu. W jakiejś roli na pewno trzeba Michała zostawić w naszym klubie, tym bardziej, że mamy jakieś plany długofalowe. Chcielibyśmy zaistnieć dosyć mocno w tej trzeciej lidze. I takich ludzi nam potrzeba. Wspomniał trener o tym, że graliście jeszcze razem z Michałem na boisku. No i właśnie znalazłem taką anegdotę. Grudzień 2003 roku, kadra Pawła Janasa.
Byliście na jednym zgrupowaniu, nawet zagraliście w tym samym meczu z Litwą, wygranym 3-1, ale akurat trener zszedł wtedy po pierwszej połowie, a Michał wszedł na boisko już w drugiej części spotkania. No tak, pamiętamy, razem śmiejemy się z tego wydarzenia, że jeszcze oboje mamy jeszcze koszulki reprezentacji z tego okresu, które gdzieś teraz co jakiś czas oddajemy na różne akcje charytatywne. No, miłe epizody z życia każdego piłkarza. Bardziej u mnie to był epizod, 3 występy w reprezentacji. Michała chyba podobnie z tego. Tak, też 3. Te 3, no to mówię, tą historię reprezentacyjną mamy bardzo, bardzo podobną. I łączy nas pewnie też ta taka chęć wygrywania i ta wiara do końca w sukces. Dlatego mówię, takich ludzi trzeba trzymać jak najdłużej, bo od nich uczą się młodzi zawodnicy właśnie tego podejścia, charakteru, tego wszystkiego, co jest niezbędne, co powinien mieć piłkarz, każdy sportowiec. No właśnie, karierę piłkarską miał pan, no, trzeba przyznać, dosyć ciekawą, bo i tytuły mistrzowskie, i gra w Lidze Mistrzów, w reprezentacji Polski, praca z wieloma trenerami. Czy właśnie to wszystko, co udało się nazbierać przez te lata, pomaga teraz tej pracy trenerskiej, to całe doświadczenie? Zdecydowanie. Tak jak powiedziałeś, przekrój różnych trenerów, których miałem, no każdy trener na coś innego stawiał. Każdy trener miał swoją filozofię. Ja gdzieś tam, przystępując do tej pracy trenerskiej, starałem się pozbierać te najlepsze rzeczy z każdego trenera. Ale zawsze gdzieś tam będę wzorował się na jednym, szczególnie trenerze, którego filozofia gry była mi strasznie obca, z którym na początku gdzieś tam nie było mi po drodze, ale potem można powiedzieć, że gdzieś tam nasze drogi bardzo się połączyły, bardzo się zbliżyliśmy. To jest trener Josef Hickersberger, taki trener starszego pokolenia z Austrii, z którym osiągnęliśmy niesamowity wynik. Wygraliśmy Mistrzostwo Austrii, awansowaliśmy do Ligi Mistrzów. I on, ja przyjechałem jako, wiadomo, chłopak z Polski przyjeżdża, no to byłem nastawiony na walkę. Walka, jeszcze raz walka, pokazać charakter, nie poddawać się, pokazać tym Austriakom, tym innym tam, że ja jestem z Polski, jestem twardy. No i tak kiedyś pamiętam, ja tak ostro dosyć grałem, a trener Josef Hickersberger był taki znany z tego, że lubi młodych chłopaków wprowadzać. Tam był Andras Iwanszic, przyszły kapitan reprezentacji Austrii, Jury Garic, Stefan Kulowicz, dużo tych młodych chłopaków, Helge Payer, a ja się tam z nimi nie patyczkowałem na treningach, równo z nimi jechałem. I on kiedyś mnie tak wziął na bok, mówi: Marcin, słuchaj, nie musisz mi udowadniać, że jesteś dobry, ty będziesz grał w meczu. Tylko proszę mi, zostaw mi tych młodych chłopaków, bo jak ty będziesz tak ostro z nimi poczynał, to oni nigdy w piłkę nie będą grali, bo oni się będą bali grać przy tobie. Tak. I tak powoli on gdzieś tam próbował trafić do mojego umysłu i trafił na tyle, że faktycznie ci chłopacy później po jakimś czasie zostali gwiazdami w reprezentacji Austrii, grali w świetnych klubach. Ja też gdzieś tam przestawiłem swoje myślenie. I ta filozofia tej gry takiej ofensywnej, którą on zaszczepiał, to też utkwiła mi mocno, duże wrażenie na mnie wywarła i gdzieś tam została mi w głowie. I to wszystko, co razem robiliśmy, oczywiście piłka poszła do przodu, to też trzeba gdzieś tam cały czas to wszystko unowocześniać, udoskonalać się jako trener, ale ta filozofia gry ofensywnej została mi w głowie i to staram się zaszczepiać w swojej drużynie. I mówię, bardziej stawiam na trening, wierzę w swój trening, staram się chłopaków też przekonać, żeby wierzyli, myślę, że uwierzyli, aniżeli w transfery. Oczywiście transfery są potrzebne do klubu, żeby gdzieś tam był dopływ świeżej krwi, jakiegoś czasami chłopaka o określonym profilu trzeba znaleźć do drużyny. Czasami trzeba po prostu jakieś nowe ogniwa sprowadzić, ale szczególnie zawsze jestem nastawiony i wierzę w trening. Uważam, że poprzez trening można naprawdę wiele osiągnąć i to też nasza postawa pokazała, że gdzieś przy minimalnych nakładach finansowych, bez wielkich transferów udało nam się awansować do tej trzeciej ligi. To też pokazuje, że trzeba wierzyć w to, co się robi. I jak się robi coś dobrze, człowiek jest na 100% zaangażowany i wszyscy wierzą w tą filozofię trenera, to wtedy osiąga się wspólny cel. Wracając jeszcze do Michała Stasiaka, 20 bramek, jak dobrze pamiętam, w całym sezonie. Sama czołówka strzelców ligi, najlepszy strzelec floty, ale jest obrońcą. I to chyba też pokazuje to, że w flocie przez cały sezon zabrakło jednak tej kluczowej dziewiątki do strzelania bramek, wykańczania tych sytuacji. No tak, no Michał jest dziewiątką. To jest taka ukryta dziewiątka, podłącza się z pozycji. Czyli to taki plan taktyczny był po prostu. Tak można żartować. Zdawaliśmy sobie od samego początku sprawę, że nie mamy takiego zawodnika typowego, napastnika, egzekutora, takiej dziewiątki.
cały sezon, tak jak powiedziałeś, graliśmy bez dziewiątki, ale to jest też fajne, że mamy różnych zawodników i grających w ofensywie i bardziej nastawionych na defensywę, ale to strzelanie bramek przez to, że nie mieliśmy tej dziewiątki, rozłożyło się na cały zespół. Każdy czuł się odpowiedzialny za strzelanie bramek i jak się spojrzy na to zestawienie, to jest aż 18 piłkarzy floty, którzy strzelili bramkę. A wszyscy oprócz bramkarzy zaliczyli przynajmniej asystę. Więc każdy zawodnik flotę zapunktował. No to świadczy o tym, jaki nastąpił rozwój poszczególnych piłkarzy, jak i całego zespołu właśnie przez tą sytuację. Jest to coś niesamowitego, ale u nas każdy strzelał bramki. Oczywiście są liderzy, są ci zawodnicy, którzy ciągną ten wózek, ale też ci dużo szans dostali młodzi zawodnicy, którzy też podźwignęli tą odpowiedzialność i też gdzieś tam bardzo rozwinęli się w ostatnim czasie. No, świadczy o tym chociaż zainteresowanie innych klubów. Dzisiaj nasz też wychowanek Romek Dziuba pojechał na testy do Zagłębia Sosnowiec. Z tego, co słyszałem, zagości też na testach w Podbyskidziu. Bielsko-Biała, czy mu wyjdzie, to już czas pokaże. Natomiast też jest zainteresowanie innymi naszymi młodymi chłopakami. Ale najważniejsze jest to, żeby nasza młodzież w Świnoujściu uwierzyła, że poprzez ciężką pracę za chwilę można grać w pierwszym składzie. I my do tego też, taki był nasz cel. A mój cel jako trenera był taki, żeby jak najwięcej osób ze Świnoujścia grało w tej naszej flocie. Bo też jest łatwiej wtedy przeprowadzać treningi. Wiadomo, ci chłopcy ze Szczecina, którzy dojeżdżają, to i tak już ich traktujemy jako wychowanków. My się śmiejemy, że i Kusztan jest wychowankiem, Wiejkuć jest wychowankiem, i Peda jest wychowankiem, już nie mówiąc o Michale Stasiaku, Damianie Staniszewskim czy Kamilu Poźniaku, którzy mieszkają w Świnoujściu na co dzień. Mówię, ale to są takie nasze żarty wewnątrz drużyny. Natomiast bardzo to ułatwia prowadzenie treningów. Można zawsze jakiś dodatkowy trening zrobić. Można codziennie przeprowadzać treningi, jak jest dużo chłopaków na miejscu. I tak udało nam się skroić to tą naszą kadrę, że tylko tak naprawdę jeden samochód dojeżdżał na treningi ze Szczecina. Ja mam taką nadzieję, że teraz już po awansie gdzieś tam uda nam się też wygenerować jakieś środki. Tu już bardzo dużo zależy od władz miasta, od pana prezydenta, który jest naszym wielkim kibicem i który zadeklarował, że jak awansujemy, to będzie wsparcie miasta. I tu już bardzo dużo od tego zależy. Czy te środki będą, jak będą, to naszym celem od... Ja jestem ambitnym trenerem też, moi zawodnicy też są ambitni. Nie chcemy być tylko tutaj, egzystować w tej trzeciej lidze, tylko od razu sobie stawiamy za cel, zawsze sobie stawiamy taki cel, awans do drugiej ligi. Tylko żeby to zrobić, no to nie, oczywiście niezbędne są środki finansowe. Jasne. Wzmocnienia, oczywiście nie nastawiamy się na wielką liczbę transferów, ale zdajemy sobie sprawę z tej mało liczebnej naszej kadry. No, niezbędne są wzmocnienia u nas. Niezbędna jest też rozwój klubu w innych kierunkach, przede wszystkim marketingowym. Też gdzieś tam brakowało w sztabie trenerskim kilku osób, brakowało też jakiegoś zaplecza fizjoterapeutycznego. No, nad tym wszystkim trzeba teraz pracować, bo żeby chcieć, tak, mówię, trzecia liga to już jest taka namiastka profesjonalizmu. I my chcemy być takim klubem profesjonalnym, ale do tego, no niestety, w piłce niezbędne są środki finansowe. Piłka jest świetnym nośnikiem reklamy, świetnie gdzieś tam promuje miasto, dlatego tak wielu, tak jak mówiliśmy, sponsorów garnie się do piłki, ale piłka wymaga nakładów finansowych, niestety. Są to codzienne hektolitry potu wylane na treningach, mecze to jest praca przez cały rok, krótkie przerwy, piłkarze non-stop trenują, jest to bardzo ciężka praca i do tego, mówię, niezbędne jest wsparcie finansowe, wtedy można spełniać kolejne cele. Jasne. Wspomniał już trener o tym, że ta kadra rzeczywiście jest wąska. Odczuliście to chociażby w rundzie wiosennej, bo wtedy tak naprawdę pojawiły się te problemy i rywale gdzieś tam zaczęli odrabiać straty. Trzecia liga też już nie raz pokazała beniaminkom akurat z naszego regionu, że no nie jest gościnna i trudno się w niej utrzymać, więc tych wzmocnień na pewno potrzeba. Są już jakieś pierwsze kroki, pierwsze obserwacje, pierwsi kandydaci do gry we flocie? Tak, oczywiście. Zaraz po awansie gdzieś tam telefony się rozdzwoniły. Oczywiście jako trener również gdzieś tam w międzyczasie obserwowałem zawodników, bo tak jak mówię, cały czas wierzyłem w nasz awans i zdawałem sobie sprawę, że potrzeba będzie wzmocnień w momencie awansu. Ale fajnie, że też jest wielu zawodników takich, których ja jeszcze nawet nie znałem, gdzieś tam nie widziałem, a którzy sami się odzywają, proponują swój przyjazd na testy sportowe, a grali w wyższej lidze niż my. To też o czymś świadczy. Chcą przyjechać do nas, pokazać się, grali w trzeciej lidze na przykład, a chcą przyjechać do Beniaminka trzeciej ligi. To są zawodnicy,
nawet czołowi w tych swoich klubach, strzelcy wielu goli, dlatego to jest takie fajne, budujące, że każdy chce przyjechać do Floty. Może dlatego, że mamy taką dobrą płytę do trenowania i do grania, bo mówię, nasza płyta to jest top 10 w Polsce, uważam. I jak tak rozmawiam z chłopakami nowymi, też i jednym z argumentów jest to właśnie, że chłopie, na takiej płycie możesz już nigdy w życiu nie trenować. No uważam, że chłopaki u nas nie ma co ukrywać. Mamy bardzo dobre boisko treningowo, treningowej do meczu, bo to jest jedno boisko, ale jest tak świetne podłoże, że to jest boisko naprawdę, myślę, że najlepsze kluby na świecie by się nie powstydziły takiego boiska. I to też jest jeden z argumentów, bo piłkarze u nas przyjeżdżają i trenują z uśmiechem na twarzy. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. No, dobre boisko to pomaga w dobrej grze w piłkę. Tak, oczywiście. To jest fakt. W Świnoujściu też jest, no mimo wszystko, jeden z ładniejszych stadionów w naszym regionie, więc wiadomo, że tam ta piłka nawet na poziomie centralnym powinna gościć i mamy nadzieję, że tak się stanie. Mówimy o wzmocnieniach Floty, ale też na pewno ważnym jest, żeby tych zawodników nie stracić. Wspomniał trener już o Romanie Dziubie. Też chciałem właśnie o niego zapytać. Drugie miejsce w plebiscycie na młodzieżowca sezonu, więc jest zauważony przez wszystkie kluby, że wyróżnia się na tle czwartej ligi. Czy rzeczywiście jest to zawodnik, który za chwilę może grać gdzieś w pierwszej lidze bądź ekstraklasie? Znaczy, to jest takie pytanie, na które jest jedna odpowiedź. To tylko od niego zależy. Tak samo jak każdy z młodych chłopców, którzy u nas trenują, grają, ma określony talent, predyspozycje i tylko ciężka praca, pokora, to tylko te cechy powodują, czy ktoś i wiara. Wiara przede wszystkim siebie. Ja zawsze powtarzam swoim zawodnikom, też i młodszym, i starszym, że piłkarz rozwija się przez całe życie. Jak rozwijasz się jako piłkarz, jako człowiek. I ty musisz wierzyć w to, co robisz, bo nawet jak trener w siebie nie wierzy, mówi, nawet jak ja w ciebie nie będę wierzył, to ty dalej musisz w siebie wierzyć, bo we mnie też nie wierzyli. I ja byłem, taki charakter miałem przekorny, że ja chciałem zawsze wszystkim udowodnić, że się mylą i udowodniłem. Yes. Niektórzy do dziś nie wierzą, że zagrałem w reprezentacji Polski czy w Lidze Mistrzów, a ja sobie taki cel postawiłem. Ja mówię, to samo im przekazuję. Chłopak, jeżeli ty w siebie nie będziesz wierzył, to kto ma w ciebie wierzyć? Kibic? To ani rodzic, ani kibic, ani trener, ani inny. Wszyscy mogą w ciebie nie wierzyć. Ty sam musisz w siebie wierzyć. To jest podstawa osiągnięcia sukcesu każdego, nie tylko piłkarza, ale każdego sportowca. I jeżeli ci młodzi chłopcy będą w ten sposób myśleli, to każdy z nich ma szansę, nie tylko Romek Dziuba, ale każdy z nich ma szansę osiągnąć naprawdę duży sukces, a przynajmniej występować na szczeblu centralnym. A jeszcze wracając do twojego pytania, oczywiście ja zapomniałem podkreślić, naszym głównym celem jest utrzymanie obecnej kadry, bo nie jest ona nie jest może liczna, ale naszym celem właśnie jest, żeby jak najwięcej chłopaków z tej kadry zostało, bo to są chłopcy, którzy tworzą świetną drużynę, jeden zespół, jesteśmy jednym zespołem, jest świetna atmosfera i naszym celem jest, żeby jak najwięcej chłopaków przekonać, żeby zostali. Wiadomo, że u nas nie zarabia się kokosów. To są takie dodatki. My mamy piłkarzy, którzy pracują, którzy studiują i dla nich ta piłka jest dodatkiem. Ale oni kochają to, co robią i cieszymy się z tego powodu. Oni grają w tą piłkę, bo na pewno nie dla pieniędzy. My z takimi nakładami finansowymi, jakie mamy i awansowaliśmy, to jest, powiem szczerze, mistrzostwo świata. Ale to pokazuje, że w piłce właśnie nie tylko pieniądze wygrywają, ale coś więcej. Pasja, zaangażowanie, praca, wiara w to wszystko, co się robi. A to też jest taki, jeszcze chciałem wtrącić, a troszeczkę zmienić temat, bo pojawiło się też różnych, dużo gdzieś tam insynuacji, które bardzo wiele przykrości nam sprawiły, naszemu klubowi, naszym zawodnikom, że tu się odniosę do naszego głównego rywala, do Kluczewi, w walce o awans. Gdzieś tam w mediach społecznościowych, w przekazie medialnym można było przeczytać, różne były takie niezdrowe insynuacje. Jakoby coś z tym meczem ostatnim było coś nie tak. Ja bym proponował środowisku Kluczewi, proponowałbym troszeczkę od innej strony na to spojrzeć. Że właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, pieniędzmi nie kupi się wyniku sportowego. W sporcie trzeba więcej pokory. Mniej buty, mniej arogancji, a więcej pokory. I wtedy się osiąga cele. Jeżeli w Kluczewi nie zmienią tego myślenia, nie mówię o trenerze, nie mówię o piłkarzach, mówię o tym środowisku, które tworzy przekaz medialny. Nie wiem, kto tam się tym zajmuje, ale jest to na strasznym poziomie. Ten atakowanie, takie można powiedzieć, taki można powiedzieć, taka narracja przeciwko na przykład w ostatnim czasie Flocie. Ja też wcześniej czytałem przeciwko lokalnemu rywalowi Błękitnych, Stargard, gdzie Błękitni dla mnie to jest klub numer jeden i zawsze będzie w Stargardzie, bo ja jako młody chłopak zawsze jeździłem, grałem z Błękitnym, ja nawet nie wiedziałem, że Kluczewia istnieje taki klub. I trzeba się szanować wzajemnie, a tam tego szacunku nie ma i w stosunku do Błękitnych
i w stosunku do Floty Świnoujście, która rozgrywki wygrała. My do dziś żadnych nawet gratulacji nie dostaliśmy od Kluczewi. Oni się jeszcze z tym nie mogą pogodzić. Tak więc no, jest to trochę przykre, ale widać, że no, ludzie w Kluczewi, dopóki nie zrozumieją tego, oni mogą sobie napchać pieniędzmi kieszenie i chodzić paradować po mieście, ale tymi pieniędzmi nie kupią sukcesu. I dopóki oni nie spokornieją, dopóki nie zrozumieją, że sport to pokora, tylko będą tak butni i tak aroganccy, to za rok też nie awansują. Trudno mi tu oceniać. To jest taki mój przekaz, tak, dla tych ludzi. Rozumiem. Więcej pokory i więcej pracy i troszeczkę trzeba zmienić nastawienie, tak, bo szacunek do drugiego zespołu, do drugiego człowieka jest ważniejszy w tym wszystkim. Obserwując ogólnie Kluczewie od momentu awansu do trzeciej ligi, no to jest to klub fajnie się rozwijający i widać, że dużo się tam zmienia, no ale na pewno gdzieś tam jakieś uwagi w ich stronę każdy może mieć i pewnie wysłuchają i wezmą sobie to do serca. To jest taki mój przekaz. Jasne. Ja gdzieś tam dużą swoją pracą, dużą pokorą coś w życiu osiągnąłem. Ci ludzie, tak jak mówię, też coś osiągnęli pewnie w biznesach, ale w piłce jeszcze do tego piłka nie znosi braku pokory, sport nie znosi braku pokory i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jak już jesteśmy przy różnego rodzaju przekazach social mediów, to muszę też o coś zapytać trenera. Aczkolwiek po naszej dzisiejszej rozmowie myślę, że nie ma w tym prawdy. Bo, wiem, jak to pytanie będzie brzmiało. Bo jest tutaj dużo planów na przyszłość. No właśnie, podobno planował trener rezygnację z posady. Czy coś w tym jest, czy to jest zwykła plotka? Jak ktoś mi takie pytanie zadaje, jakieś takie właśnie absurdalne pytanie, to ja się zawsze zapytam, a kto to powiedział? No nie będę cytował autora, no ale pojawił się taki wpis w mediach społecznościowych. No to znaczy, że ten ktoś by chciał, żebym zrezygnował. No, na szczęście ja nie słucham takich ludzi. Mam nadzieję, że nie zostanę wyrzucony przez swój zarząd po osiągnięciu awansu. Aczkolwiek różne rzeczy się mogą wydarzyć. No, ja trenerem zamierzam dalej być. Też nie słyszałem, żeby komuś to nie podobało. Tak więc... Ale życie pisze różne scenariusze. My mamy w piątek... też wybory do nowego zarządu. Mamy takie spotkanie sprawozdawczo-wyborcze. Co 4 lata jest takie spotkanie, wybierany jest nowy zarząd. I też nie wiadomo, czy dalej ten zarząd zostanie wybrany. Nie wiadomo, jak zostanie wybrany nowy zarząd, kto będzie trenerem. To tak naprawdę ja uważam, no ja dalej chciałbym być trenerem i obecny zarząd pewnie twierdzi tak samo, ale czy my dalej będziemy w klubie? Tego nie wie nikt. Mówię, no my przede wszystkim chcemy poprawy też infrastruktury, poprawy, jeśli chodzi o nakłady finansowe na nasz klub, bo to jest przede wszystkim ważne, żeby się rozwijać i żeby coś w tej trzeciej lidze osiągnąć, żeby nie być tylko chłopcem do bicia. To jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli tego nie będzie, no to pewnie sami tak zrezygnujemy. Bo ja już to mówiłem wielokrotnie. My awansujemy do trzeciej ligi, ale co potem? Do tego potrzebne są środki finansowe. No przecież też jest taka możliwość, że jeżeli nagle okaże się, że nie będzie tych środków finansowych, no to za chwilę trzeba będzie tą drużynę wycofywać z tej trzeciej ligi. No to by była brutalna rzeczywistość. Wtedy każdy by się zastanawiał, no i po co oni awansowali. No tak. No ale to jest taki, mówię, najczarniejszy ze scenariuszów. Mam nadzieję, że jednak nasze miasto się zepnie. Wierzę w to, że faktycznie ci ludzie, którzy cały czas gdzieś tam obiecywali, że w razie awansu poprawi się nasza sytuacja finansowa, że słowo zostanie dotrzymane i że Flota otrzyma wsparcie takie, żeby być tą prawdziwą dumą Świnoujścia, żeby sprawiać radość kibicom i naszym, i tym z innych miast, żeby reprezentować godnie nasze miasto i żebyśmy mogli stawiać sobie nowe cele, w naszym przypadku awans do drugiej ligi, bo taki moje marzenie jest, żeby Flota wróciła przynajmniej do drugiej ligi na ten szczebel centralny. Uważam, że to miasto na to i ci kibice nasi, ci wytrwali kibice, którzy z nami jeżdżą czasami na wszystkie wyjazdy, którzy kibicują nam gorąco u nas, to oni wszyscy na to zasługują. Nasze środowisko, Świnoujście jako miasto na to zasługuje. No i pozostaje trzymać kciuki, bo to są bardzo fajne ambicje i miejmy nadzieję, że się uda to osiągnąć, bo nasze województwo też chyba zasługuje na to, żeby mieć jak najwięcej klubów na szczeblu centralnym. Cały czas gdzieś jesteśmy troszkę tą pustynią na mapie Polski i miejmy nadzieję, że po Pogoni, Kotwicy może właśnie Flota będzie kolejnym klubem, który na tym szczeblu będzie występował. A ja jeszcze wrócę do rozgrywek czwartej ligi i zapytam właśnie o to nasze lokalne podwórko. W zeszłym sezonie bardzo fajna, wyrównana walka o awans Floty z Winetą. W tym sezonie wasza walka z Kluczewią. Gdzieś tam długo też podłączony był pod to wszystko Bałtyk. To pokazuje, że ta liga jest dosyć atrakcyjna i tak naprawdę wydaje mi się, że prezentuje wysoki poziom.
Tak, zdecydowanie. Są głosy, że to jest tylko czwarta liga, ale zdecydowanie poziom tej czwartej ligi w tych czasach jest dużo wyższy niż był wcześniej. Choćby przez to, że wiele drużyn chce awansować. Ale tak jak wspomniałeś wcześniej, my przegraliśmy ten awans rok temu, no też dla nas w strasznych okolicznościach. Gdzieś tam jakiś mały moment zadecydował o tym, że gdzieś punkty pogubiliśmy, małe zawahanie formy. Przez całe mecze, przez cały sezon tyle meczów powygrywaliśmy. Bolało na koniec, bolało strasznie, bo uważaliśmy, że to nam się awans należał. No, Zwineta osiągnęła te dwa punkty więcej, wygrała z nami bezpośredni mecz. Na drugi dzień byliśmy pierwszą drużyną, pierwszym klubem, który złożył gratulacje i tak to powinno wyglądać. Mhm. Ja się na przykład z trenerem Bałtyku Koszalin na meczu nieraz poprzytykaliśmy. No bo każdy ma tam jakieś swoje wizje prowadzenia spotkania przez sędziego, decyzje różnych. Ale tu trener Korszański z Bałtyku pierwszy do mnie zadzwonił po meczu i pogratulował. I to jest klasa. Klasy się nie kupi. No. I szacunek dla trenera Korszańskiego. Mimo, że gdzieś tam w czasie meczu ścieraliśmy się, to jednak potrafił docenić to i napisał, że zasłużenie awansowaliśmy. I to jest piękne w tym wszystkim, że mimo tej rywalizacji my wszyscy się szanujemy. I tak to powinno wyglądać i wszyscy powinni też z tego brać przykład. Doceniając jeszcze też wynik wasz z zeszłego sezonu, to tak naprawdę gdybyście w tym osiągnęli taki wynik punktowy, to ten awans byłby już zapewniony dużo, dużo wcześniej. No tak, ale mówię, zabrakło tej stabilizacji kadry. To, co mieliśmy na jesieni, że wszyscy byli zdrowi, no to szliśmy naprawdę jak burza. No, przegraliśmy tylko jeden mecz, to była fenomenalna jesień. Na wiosnę zabrakło już na początku przygotowań, w pierwszym meczu sparingowym Krystian Peda zerwał wiązadła krzyżowe i od tego się zaczęło. Potem gdzieś tam po kolei Dima Szewczuk, problemy zdrowotne, Damian Staniszewski, jak już do składu udało się gdzieś tam wkomponować młodego Rajana Skwarę, czy Łukasza Boszko, który gdzieś tam pod koniec okresu przygotowawczego przyszedł, to potem też oni zostali kontuzowani i znowu nowi zawodnicy musieli być próbowani na różnych też innych pozycjach. Cały czas no, brakowało stabilizacji w tym naszym składzie i to się odbiło niestety na wynikach. A też ta gra na wyjazdach jest zupełnie inna niż u siebie. Jak wiadomo, mamy super boisko, możemy grać ofensywnie, możemy gdzieś tam grać zgodnie z tym, co lubimy, czyli tworzyć dużo sytuacji bramkowych, natomiast gra na wyjazdach jest zupełnie inna. Tam te aspekty sportowe, czysto sportowe schodzą na dalszy plan, często liczy się charakter, taka niezłomność ducha, często gdzieś ta piłka, te drużyny mają skorzystny wynik, na przykład remis, one uciekają się gdzieś tam do wybijania tych piłek, często ja i moi zawodnicy, którzy nie grają od początku, rezerwowi, biegamy, podajemy te piłki, gramy jedną piłką. Tak naprawdę z tego efektywnego czasu gry, z 45 minut, to myślę, że jest 15. I no ciężko nabrać takiej płynności w grze, jak przeciwnik się... No i boiska są niezbyt dobre. To uważam, że tu by też było trzeba coś z tym zrobić, bo czwarta liga uważam, że już wymaga lepszych boisk niż to niektóre kluby posiadają. Po prostu szkoda, żeby te aspekty sportowe schodziły na dalszy plan, bo te aspekty właśnie powinny decydować o tym, czy drużyna wygra, czy nie wygra, a często jest niestety inaczej. O tym też mówił trener Kruszański, że właśnie ta piłka, mi się spodobało takie słowo, że to jest często właśnie jak się gra na wyjazdach w tych mniejszych miejscowościach, to jest taka trochę bandyterka. Decydują takie bardziej cechy ewolucjonalne, taki charakter, aniżeli te umiejętności piłkarskie. No to się powinno zmienić. Ale przez to też ta liga może jest taka ciekawa. No tak, to też pewnie dodaje jakiegoś kolorytu, no ale też trzeba przyznać, że rozgrywki cały czas się rozwijają i miejmy nadzieję, Choćby że... przez to, że wy jesteście. No. Ja jeszcze nie pamiętam, żeby kiedykolwiek telewizja była w czwartej lidze. No. A tutaj się czuję, jakbym siedział... jak Ekstraklasa w Kanal Plus, nie? Mamy tutaj kibsta ZZPN, telewizja. To jak ja o tym opowiadam czasami znajomym gdzieś z Niemiec, no oni mi nie wierzą, że nasze mecze są transmitowane w telewizji. I miejmy nadzieję, że to jest dobry kierunek i w tą stronę będziemy szli. Zobaczmy teraz, jak prezentuje się końcowa tabela rozgrywek kibsta czwartej ligi ZZPN i klasyfikacja strzelców. Flota Świnoujście wygrywa rozgrywki ligowe i awansuje do trzeciej ligi. Druga Kluczewia również kończy sezon z dorobkiem 89 punktów, ale zajęła drugie miejsce ze względu na gorszy bilans bezpośrednich spotkań z Flotą. Podium uzupełnił Bałtyk Koszalin. Dolna część tabeli: Gawia Choszczno, Hutnik Szczecin i Dąb Dębno w przyszłym sezonie będą występować w klasie okręgowej. Utrzymanie Winety w trzeciej lidze uratowało MKP Szczecinek, które wspólnie z Chemikiem powalczy jeszcze w barażach. Zespół ze Szczecinka zagra w Manowie z GKS-em, a Chemik w Kamieniu Pomorskim z tamtejszym Gryfem. Przed barażami ostatecznie uratowały się Orzeł Wałcz i Mechanik Bobolice.
I spójrzmy na listę strzelców. 28 goli wystarczyło do tytułu króla strzelców. Pamiątkowa armata trafiła do Adriana Cybuli z Bałtyku Koszalin. Na drugim miejscu, zaledwie jedną bramką mniej na koncie, Kacper Dudek z Kluczewi i Fabian Słowiński z Wieży. I tutaj w przypadku Fabiana warto taką anegdotę dodać, że właśnie w meczu z Hutnikiem strzelił 4 bramki i odrobił stratę do czołowych strzelców, ale zabrakło mu jeszcze tego jednego gola do Adriana Cybuli. Na uwagę tutaj zasługuje oczywiście 20-bramkowy dorobek Michała Stasiaka, obrońcy floty Świnoujście. Wracamy jeszcze na chwilę do rozmowy. Tak właśnie prezentuje się ta ostateczna tabela. Dla trenera już tak na zakończenie sezonu największe zaskoczenie, pozytywne i negatywne, biorąc pod uwagę całe rozgrywki. Ciężko powiedzieć. Na takie pytanie nie byłem przygotowany. Pozytywne zaskoczenie to jest to, jak my sobie poradziliśmy. Ja będę musiał być z naszej perspektywy, bo moja drużyna jest dla mnie najważniejsza. Jak my sobie poradziliśmy w rundzie wiosennej z tą sytuacją, którą mieliśmy. Oczywiście jest to zasługa całej naszej drużyny, w szczególności też starszych zawodników, jak Michał Stasiak, jak Kamil Poźniak, nieoceniony nasz środkowy pomocnik, kreator gry, jak Damian Staniszewski, który tworzy świetną atmosferę w drużynie. I od nich właśnie ci chłopacy młodzi wszyscy się uczą i naśladują, więc to jest dla mnie zaskoczenie, ale takie pozytywne i cały czas oczywiście w to wszystko wierzyliśmy. Mhm. Negatywne zaskoczenie, no to nie chcę mówić o negatywach, awansowaliśmy, cieszmy się chwilą i mówię, i najważniejsze, że udało nam się zrealizować ten cel i co. I dziękuję bardzo za zaproszenie do programu. Ja bardzo dziękuję za wizytę w programie. Ostatnim programie sezonu. Jeszcze raz gratuluję przede wszystkim awansu do trzeciej ligi. No i trzymamy kciuki za jak najlepszy wynik floty w tych rozgrywkach. Dziękuję bardzo. Gościem w ostatnim programie sezonu był trener Marcin Adamski z floty Świnoujście. A ja w swoim imieniu i w imieniu Bartosza Bisa dziękuję, że byliście z nami przez cały sezon i regularnie oglądaliście nasz program. Pozdrawiamy serdecznie ze studia Telewizji Uniwersytetu Szczecińskiego i do zobaczenia w kolejnych rozgrywkach.